Siemanko ślubni widzowie, nie wiem ile odcinków zaplanowano na ten sezon, ale nie da się ukryć, że powoli dobijamy do brzegu, czyli do końca sezonu. Widziałam, że sezon bardzo aktywnie komentuje Marta z poprzedniego sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia. Szczerze musiałam to wygooglować, bo dałabym sobie rękę uciąć, że ona była z dwa sezony temu i teraz bym generalnie była bez ręki. Tak czy siak Marta mocno broni Kingi, z którą wyraźnie sympatyzuje. No i generalnie ona chyba nie przepada za produkcją tego programu po swoim sezonie. Tak czy siak wczoraj na playerze pojawił się odcinek 11. Dajcie znać, czy w telewizji był odcinek 10 czy też 11, bo totalnie nie ogarniam. Odcinek zaczął się od wizyty Marka u Corneli w Poznaniu. Tym razem przyjechał do niej ze swoim psem. I okazało się, że Cornelia już chciała mu tego psa wychowywać tak jakby od nowa. Przeszkadzało jej, że suczka spała z nimi w łóżku i że załatwiała potrzeby fizjologiczne w mieszkaniu. I o ile to pierwsze to może jeszcze kwestia gustu, o tyle fakt, że miała 2 lata i Marek nie nauczył jej załatwiania się na dworze i robiła to w domu. Tam gdzie stała był mega dziwny. Miało się w życiu kilka psów od szczeniaka i przeważnie to była kwestia tygodnia dwóch i te psy nie załatwiały się już w domu. No i generalnie ja wiem, że są różne egzemplarze, ale teraz to nie kiedyś, są behawioryści, którzy te psy naprawiają i tak dalej. Następnego dnia czekała ich wizyta ekspertki, która została ich przy składaniu mebli. Aczkolwiek już na wstępie Cornelia wyznała, że jest przeszczęśliwa z Markiem. I fakt, u nich naprawdę trwał miesiąc miodowy. Dla Corneli to był pierwszy etap zakochania, motylki w brzuchu i tak dalej. Co ciekawe, dla Marka motylków nie było, a określił ich związek zdrową relacją partnerską, co nie brzmi jakoś entuzjastycznie. Aczkolwiek on generalnie jest ostrożny, więc nie spodziewałabym się po nim wyznania, że w ogień by za Cornelią skoczył. Według pani psycholog oboje mieli klapki na oczach i zastanawiała się, czy nie skonfrontować ich z realnym światem i jego problemami, ale w sumie stwierdziła, że kimżeż ona jest, żeby im tę sielankę odbierać. Jeszcze ich życie doświadczy, niech se żyją teraz tą miłością. Niestety ich dziecko spadło w nocy z łóżka i zwichnęło sobie łapkę, do tego stopnia, że czekała ją operacja. Dlatego Marek cały dzień nosił psa na rękach i czekał na Cornelię, żeby ona też trochę psa ponosiła, żeby on mógł zrobić obiad. No nie mieli nosidełka dla niemowlęcia, wiadomo, ale niestety to nie był koniec ich problemów, bo Corneli zaczęło łzawić oko i z godziny na godzinę było coraz gorzej. Jakby tego było mało, zatkał się z lew. Marek dowalił całego kreta do odpływu, ale coś nie schodził, więc rozkręcił rury pod zlewem i kret wylał się na niego. Sytuacja z okiem skończyła się w szpitalu, gdzie Marek ze szpitalnego parkingu obdzwonił pół rodziny i znajomych. Finalnie Cornelia wyszła z receptą i wyznała, że Marek stanął na wysokości zadania. Te wszystkie przeciwności losu nie zepsuły Cornelii i Markowi wspólnego czasu. Żona przygotowała im romantyczną kolację, mężowi kupiła wino z alkoholem, a sobie bez, bo wiadomo, antybiotyk. Wyznali sobie podobno miłość, a Marek zadeklarował, że Cornelia zawsze będzie dla niego najważniejsza. Oficjalnie zmieniam ulubioną parę na Marka i Cornelię. Wiem, chorągiewa ze mnie. Marek odwiedził też teściów z Cornelią i wyznał, że bardzo mu się u nich podoba, zwłaszcza fakt, że nic od niego nie chcą, całkowicie przeciwnie jak jego rodzina. W sumie wracając od nich, mama miała do niego z 4 różne sprawy niecierpiące zwłoki. Z tego wszystkiego zapłakany Marek wyznał, że Cornelia jest jego światełkiem w tym ciemnym tunelu. U Krzyśka i Magdy nastał kryzys. Chociaż nie było tego po nich widać, bo wyraźnie byli zdecydowani, żeby się takimi rzeczami nie zrażać, to każdy z nich do kamery mówił o co innego. Magda miała zażartować, że przed kamerami czuje się jak pełnoetatowa aktorka, co miało urazić Krzyśka.
I generalnie on zdawał się mieć dużo więcej obiekcji niż ona, nawet wyznał, że zastanawia się nad decyzją, jako że zbliżali się do finału i wkrótce mieli się rozstać na te dwa dni przed decyzją. Mimo wszystko Krzysiek nie dawał Magdzie odczuć, że się waha, dał jej misia, zrobił obiad i był miły. Takie kurcze trochę dziwne zachowanie, jakby nieszczere, aczkolwiek oni chyba postanowili, że kłótnie i rzeczy na serio będą załatwiać poza kamerami, więc może o to chodzi. Kolejną niespodzianką Krzycha był kurs jazdy dla Magdy, chociaż nie wiem, czy fakt, że Krzychu w samochodzie stawał się wybuchowy, przemawiał na korzyść tego, żeby został jej instruktorem jazdy. Krzychu myślał, że to będzie mega zabawna niespodzianka, ale Magda się zestresowała i powiedziała, że nie chce uczyć się jeździć przed kamerami. I tutaj akurat totalnie ją rozumiem, bo sama jazda jest stresująca, w dodatku normalnym samochodem, gdzie nie ma pedałów po drugiej stronie, a jeszcze robienie tego przed kamerami. Tutaj będę stronnicza, ale słaba niespodzianka. Żeby jej wykupił godziny z instruktorem, to jeszcze okej, ale takie coś to słabo. Krzychu, nie wiedząc jak z tego wybrnąć, spakował się i wrócił do domu i tutaj rozstawali się chyba po raz pierwszy w niezbyt dobrej atmosferze, a mieli się spotkać w dzień decyzji i także czekały ich zapewne dwa dni niepewności. Ale Krzychu miał jednak inny plan i ponownie stanął w drzwiach Magdy, mówiąc, że on ma gdzieś, że mają się rozstać na dwa dni przed decyzją, bo to jego życie i on zostaje i nikt go nie zmusi, żeby wyjechał. Magda się ucieszyła. Tańczyli przytuleni pod obrazami Jezusa i Maryi i śmiali się, jakby wątpliwości, jakie mieli przez ostatnie dwa dni, nie istniały. U naszej najbardziej dobranej pary, bratnich dusz, Kingi i Marcina, odbyły się dwie rozmowy, jedna w mieszkaniu, gdzie Kinga obsmarowała Marcina przed panią psycholog, mówiąc, że nie chce go oczerniać, ale że gość ma chwiejne nastroje i zarzuca jej, że to ona je ma, a przecież ona jest cały czas tak samo wredna, więc to nieprawda. I druga rozmowa na klatce z Marcinem, gdzie nazwał ją choleryczką, która nad wyraz nerwowo reaguje na małe rzeczy. Marcin jednak wrócił do mieszkania Kingi i zapytał jej, czy ma zostać, czy jechać. Czym jeszcze bardziej ją rozwścieczył, bo jak wiemy, od początku mówiła, że lubi konkrety. Żeby nie było, że jestem za jednym albo za drugim, bo za obojgiem nie przepadam, mówiła tak w podróży poślubnej. No generalnie Kindze nie podobało się, że Marcin znowu zmienia zdanie i kazała mu jechać do domu. Wypomniała mu ze trzy razy, że zrobiła mu jajecznicę i jeszcze to, że przy pani psychologu gadał inaczej. Po czym pierdła, rzygła i wyszła, bo chamstwa nie zniesie. A tak serio ubrała się i chciała wyjść. Ale zanim wyszła, pojawiła się pani psycholog, która jak się okazuje ich podsłuchiwała pod drzwiami i nie była zadowolona. Kazała im iść do sauny albo na basen i zakończyć rozmowy. Ale Kinga płacząc stwierdziła, że ma już dość Marcina i chce, żeby jechał sobie do Szczecina. Marcin wyraził chęć rozmowy, dodając jednak, że nie wie, o czym mieliby rozmawiać. Daliby im spokój już ci psychologowie, widać, że oni totalnie nie będą razem, nie dogadują się i tylko jedno drugie denerwuje. Może każdy z nich dogadałby się z kimś innym, a może to są beznadziejne przypadki skazane na samotność. Nie wiadomo, wiadomo natomiast, że do siebie nie pasowali, ale pani psycholog mówiła, że nie chce, żeby oni to zepsuli. Tylko co zepsuli, jak tam totalnie niczego nie było, tutaj nawet Kononowicze nie trzeba było, tam już teraz nie było niczego. Marcin zgodnie z życzeniem małżonki, świzdu gwizdu, ubrał się i pojechał sobie w pizdu. W zwiastunie kolejnego odcinka widać, że finał programu już w najbliższy wtorek, ale nie to jest zaskakujące. W zwiastunie pokazano, jak Krzysiek mówi, że im się nie udało, a później płacze w kącie, za to Magda łapie torebkę i po prostu wychodzi z finału. I myślałam, że może trolują, ale po obejrzeniu tego jeszcze dwa razy stwierdzam, że to wygląda całkiem na serio. Stąd pytanie, co tam się przez te dwa dni wydarzy takiego, bo to są tylko dwa dni, to nie są miesiące jak w Rolniku. Wiemy, że Krzychu jest impulsywny, ale to są nadal dwa dni. Macie jakiś pomysł, jak do tego doszło? Dajcie znać w komentarzach.